Ogromne składowisko niebezpiecznych odpadów w Bieruniu. Śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy z pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska odkryli kolejne nielegalne składowisko. Wstępne badania wykazały, że w plastikowych i metalowych pojemnikach mogą znajdować się niebezpieczne substancje. Policjanci we współpracy z Katowicką Prokuraturą zatrzymali już 58 osób za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpiącej zyski z transportowania i składowania groźnych substancji. 36 z nich trafiło do aresztu. Na prywatnej posesji w Bieruniu służby odkryły zakopane pod ziemią pojemniki z substancjami pochodzącymi z przemysłu chemicznego. Znajduje się w nich prawdopodobnie ponad 20 tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów, mogących spowodować skażenie środowiska o znacznych rozmiarach. Policjanci sprawdzą teraz źródło pochodzenia tych niebezpiecznych materiałów oraz to, gdzie miały trafić.